Jaka będzie ta kampania pod kierownictwem y, y, Joachima No Będzie taka, jaka byłaby pod kierownictwem Tomasza Poręby, czy w większości innych polityków PiSu. Czyli będzie taka, jak pani powiedziała, brutalna, y, ciężka, y, pełna haków, y, y, no, bardzo takich krwawych w sensie politologicznym, oczywiście, czy politycznym zagrań. Wygląda na to, że przede wszystkim na to dzisiaj liczy PiS. Czyli żeby każdy dotychczasowy wyborca jednak y, PiSu poszedł na te wybory. I to jest ten plan minimum na zniechęcenie wyborców opozycji chyba jest już mała szansa ponieważ PiS robi wszystko żeby ich zachęcić Państwa gościem bardzo mi miło jak zwykle profesor Marek Migalski politolog Uniwersytet Śląski w Katowicach Dzień dobry panie profesorze Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. W najśmielszych snach nawet nie spodziewałam się, panie profesorze, że my tyle wątków będziemy mieli dzisiaj do omówienia, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim nie daje nam odetchnąć, więc zacznijmy od tego newsa, w cudzysłowie, który toczy polskie życie publiczne od piątku. Tomasz Poręba rezygnuje z funkcji szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości, i twierdzi, że potrzeba kogoś z nową energią i kogoś, z jakim partia będzie stała murem, czyli... No, właściwie ekspresji z verbis dał do zrozumienia, że zanim partia murem nie stała i miał problem z poparciem kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości, co jest, jak pan pewnie się zgodzi, lub też nie, dość zaskakujące, bo zawsze poręba był uważany raczej za takiego pupilka Jarosława Kaczyńskiego. No Ale widocznie, że się natrafił na jakieś sprzężenie interesów, jakieś problemy organizacyjne, nie czuł chyba właśnie tego wsparcia ze strony Jarosława Kaczyńskiego. I dlatego zdecydował się na ten ruch. On jest rzeczywiście spektakularny, dlatego że to się rzadko zdarza, żeby takie, te, tego typu rzeczy miały miejsce. On pokazuje też pewne, pewien, pewien problem w kampanii wyborczej PiSu. No bo jeśli wszystko by szło dobrze, to ta, ta, ta sytuacja nie miałaby miejsca. No ale jak rozumiem, Dzisiaj to zostało rozwiązane przez decyzję o mianowaniu Joachima Brudzińskiego. No właśnie, i teraz pytanie, co oznacza nominacja na to stanowisko, chociaż właściwie nominacja to chyba brzmi zbyt dumnie, wyznaczenie na to stanowisko Joachima Brudzińskiego, bo tutaj mamy kilka wątków. Oczywiście sama postać Brudzińskiego, no, dość kontrowersyjna, ale po drugie także, jak to świadczy o w sposobie podejścia Jarosława Kaczyńskiego Pana zdaniem do tej jeszcze czteromiesięcznej kampanii wyborczej. Bo mówiło się o tym, że jeżeli to będzie tak zwana płotka pisowska, to oznacza pogodzenie się już z porażką przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A wystawienie Brudzińskiego świadczy o czymś zupełnie innym. Pan się zgadza z takim tokiem myślenia, czy sądzi Pan, że tutaj zupełnie inne powody spowodowały właśnie Jarosławem Kaczyńskim? Znaczy zacytowała Pani mojego tweeta sprzed dwóch dni. Naprawdę? Który brzmiał dokładnie w ten sposób. Tak który brzmiał w ten sposób. Jeśli zostanie tam wyznaczony ktoś poważny, na przykład Brudziński, to oznacza, że Jarosław Kaczyński wierzy w sukces. Natomiast jeśli zostanie tam wyznaczone drugorzędne popychadło, to znaczy, że Kaczyński nie wierzy. Więc jak się pani mnie pyta, czy ja się zgadzam ze swoim tweetem sprzed no, dwóch pan, ale to dni, to, ktoś to moja panu musiał ukraść tę myśl. Ktoś musiał panu ukraść tę myśl, bo ja to czytałam nie na Twitterze, tylko w jakiejś analizie politologicznej i nie była to pańska analiza. Także musi pan uważać na ewentualne kopiowanie pańskich myśli złotych. Tak mówiąc poważnie, zaraz wrócę do pytania, ale spotkam się z tym po prostu absolutnie często. To znaczy po prostu ludzie biorą tak. i, i nie dziękują, nie oddają. Na od wczoraj tak. widziałem tak. Krzysztofa Łopińskiego w, w Faktach po Faktach, który mówił z taką powagą, ja go zresztą bardzo lubię. Mówi tak, no jest taka, taka zasada, że w polityce, gdzie dwóch się bije, tam trzeci yy, traci. No, tylko, że ktoś to chyba wymyślił i tym dziłem ja, więc mnie to strasznie bawi. To no, czasami, bądźmy szczerze, smuci. Prawa Ale no, to chcemy ale chce być ogołacany w ten sposób, a nie w inny. Natomiast, yy, więc ja oczywiście się z tym zgadzam, czy znaczy, mianowanie Brudzińskiego na szefa sztabu jest z punktu widzenia PiSu bardzo dobrą decyzją. To jest poważny gość, on może być nielubiany przez panią, przeze mnie, przez wyborców yy, niepisowskich, natomiast to jest sprawny gracz, yy, sprawny organizator, a do tego ogranicza się rola sztabu, dlatego że ludzie mylą szefa sztabu z głównym spindoktorem, kreatorem kampanii, Ideologiem, nie, to, to, szef tak. sztabu, tak, szef sztabu ma po prostu ogarnąć wszystko, co tam się dzieje. Znaczy tego, żeby 40 milionów, które PiS wyda na te wybory, nie poszło na marne, nie poszło do kolesiów i to Brudziński gwarantuje, ponieważ on, po pierwsze, jest już bogaty y, z bogactwem y, partii, a po drugie, rzeczywiście on wykazywał się wielokrotnie lojalnością wobec Jarosława Kaczyńskiego, więc on kraść nie będzie. Po drugie, to jest naprawdę sprawny organizator. On, on przez wiele lat był szefem struktur partyjnych, więc on wie, co to znaczy organizacja, również organizacja kampanii wyborczej, bo już też był chyba. Z tego co pamiętam, szefem sztabu. Więc to by oznaczało, że Jarosław Kaczyński stawia na wszystko, co ma najlepszego, a że ma Brudzińskiego najlepszego, no to akurat może to nie jest najlepsza decyzja, no ale gra się tymi kartami, które się ma. No dobrze, to teraz jeszcze słów kilka o Joachimie Brudzińskim. Z perspektywy prawa i sprawiedliwości mówi Pan, że to jest bardzo dobra decyzja, a jak Pana zdaniem ta nominacja w cudzysłowie wpłynie ogólnie na kampanię wyborczą w Polsce. Zapytam wprost, czy ona przez to będzie bardziej brutalna, a może bardziej cywilizowana, czy będziemy brzydko się chwytać, czy opozycja będzie zalewana no, chwytami typu dziadek z Wehrmachtu, czy wprost przeciwnie. Co prawda pan powiedział, że kwestia szefa sztabu jest wyłącznie... A przynajmniej w dużo, albo w, w większe, większej mierze organizacyjna, no ale też sobie nie wyobrażam, żeby Joachim, Joachim Brudziński nie miał wpływu na takie pomysły i rzuty kampanijne. Oczywiście będzie miał wpływ, bo od tego też jest. Znaczy, od tej wstępnej weryfikacji, tego po pierwsze, na przykład tego, z czyich rad się korzysta. Więc mhm. oczywiście to, to nie znaczy, że, ta, że, ta, że szef sztabu nie ma żadnego wpływu, to byłoby absurdalne. Ja tylko przeciwstawiam się jakby, jakby przecenianiu tej roli. Tak. Natomiast, jak pani się pyta, jaka będzie ta kampania pod kierownictwem yy, 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 Joachimia Brudzińskiego, no będzie taka, jaka byłaby pod kierownictwem Tomasza Boręby, czy większości innych polityków PiSu. Czyli będzie taka, jak pani powiedziała, brutalna, yy, ciężka, yy, pełna haków no bardzo takich krwawych w sensie politologicznym, oczywiście, czy politycznym zagrań, więc tu nie spodziewałem się niczego nowego, nie spodziewałem się też po Jachimie Brucińskim tej energii, o którą, i, i nowych pomysłów, o które apelował e, e, Tomasz Bore Poręba w tym swoim Farewell SMS-ie, czy, czy, czy w pisie t, e, e, twitterowym, natomiast on na pewno daje to wsparcie partii, więc to znaczy ona będzie sprawna, natomiast w, w brutalności, w brudnych zagrywkach będzie dokładnie taka sama, jak byłaby pod innym kierownictwem. No dobrze. A Pana zdaniem Tomasz Poręba został kozłem ofiarnym tej nieudanej e, ostatniej e, części tej, tej, tej kampanii? Czy rzeczywiście po prostu poczuł, że, że nie chce, że nie ma odzewu, że nie rezonują jego pomysły, że nie ma wsparcia? On podjął tę decyzję Pana zdaniem samodzielnie, czy po prostu była to propozycja nie do odrzucenia, żeby sam ją podjął, teoretycznie przynajmniej? Męczy mnie pani. Tak, e, będę. E, 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 tak. Nawet się nie, a ja, mnie to nie interesuje. Ja wiem, że panią to interesuje, ale po prostu nie chcę się zamienić w, w psychologa Tomasza Poręby, jego coacha. Nie, to nie, dlaczego to, to nie jest kwestia psychologii, panie profesorze. Pozwolę sobie jednak obronić swoje pytanie, ponieważ pyta jeżeli stawiam pytanie o to, czy Poręba jest kozłem ofiarnym, to świadczy o tym, jaka sytuacja jest w Prawie i Sprawiedliwości i wokół tego sztabu w tej chwili. To bardzo dużo nam mówi o tej sytuacji, dlatego będę się upierała i będę pana prosić, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Przymuszony, by, odpowiadam w ten sposób. Decyzja Tomasza Poręby wynikała z tego, że w sztabie panował chaos, a kampania buksowała. Gdyby wszystko szło dobrze, Tomasz Poręba chciałby zostać szefem tego sztabu, pozostać szefem tego sztabu, dlatego że za cztery miesiące mógłby ogłosić, że to pod jego kierownictwem partia po raz kolejny zwyciężyła. Jeśli odszedł, to oznacza, że z jakichś powodów, i tutaj to jest ta moja odmowa, ale z jakichś powodów uznał, że trwanie na tym stanowisku będzie dla niego osobiście niekorzystne, i to by oznaczało bez tego, co potwierdzają też trochę badania i szersza obserwacja procesów społecznych, że pis nie idzie tak dobrze, jak powinno, natomiast że opozycji idzie lepiej niż jeszcze dwa-3 miesiące temu można było przypuszczać. Mówiąc krótko, sukces, jak wiemy, ma wielu ojców. Porażka jest sierotą albo ma ojca tylko jednego, i poręba tym ojcem porażki nie chciał zostać. Dokładnie. Cieszę się, że się zgadzamy tutaj. Panie profesorze, to teraz o. Prawdopodobnie zaskakującej i nie najlepszej informacji z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy on już wstał, ale myślę, że jeżeli wstał i usłyszał, że 55,6% Poraków popiera wypracowany w Unii Europejskiej kompromis dotyczący relokacji uchodźców, no to mina mogła mu zrzednąć, zważywszy na to, że w piątek zapowiedział przeprowadzenie referendum w tej sprawie. A ile osób nie popiera, żebym miał pełny obraz? Już panu dokładnie mówię, przeciwnego znania jest 32%, czyli mamy 55,6% do 32%, są to oczywiście głównie mężczyźni, mieszkańcy małych i średnich miast. Mówię o tych, którzy są na nie ciekawe i zaskakujące rzeczywiście, mnie to też zaskakuje, bo myślałem, że Polacy jednak w większej mierze mają awersję na przyjmowanie tutaj oczywiście cudzysłów obcych i, i to jest dla mnie dobra informacja, to znaczy, że moi współrodacy są sympatyczniejsi niż dotychczas myślałem i i tu już jest Pani pytanie, niż myślał Jarosław Kaczyński. No z tego by wynikało, że pomysł sprzeciwu wobec relokacji imigrantów to jest, jak gdyby, pokrywa się dokładnie z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. To jest nawet mniej niż dla. Nawet mniej niż dla prawa i sprawiedliwości niż Konfederacji, więc to już jest naprawdę zaskakujące i jednocześnie miła informacja. Yy, oczywiście politycznie, yy, znaczy, bo mogę to rozpatować merytorycznie i politycznie. Proszę pozwolić, że na chwilę merytorycznie, czyli nie po politologicznemu, yy, bo, bo politologa się zazwyczaj zajmuje tylko skutkami, ale, ale spróbujmy na przez chwilę merytorycznie porozmawiać. Znaczy, ja uważam, że to, iż przynajmniej 30 kilka procent Polaków dostaje gęsiej skórki na myśl o tym, że do Polski ma być sprowadzonych, uwaga, 2000 ludzi, czyli, yy, czyli po jednym po jednym, nie mniej niż jedna osoba na gminę Jedna, czyli jedna osoba przyjechałaby do Warszawy, gdzie pani mieszka, jedna osoba przyjechałaby do Boże, gdzie jestem zameldowany, jedna osoba przyjechałaby do gminy Nędza, gdzie mieszka. No to, to znaczy, jeśli 38-milionowa populacja drży na myśl o tym, że 2000 osób, które nie mają tego samego koloru skóry, przyjedzie do Polski, to znaczy że coś jest z, z tą populacją nie tak. A politologicznie, i teraz już będzie ciekawie, znaczy, jeśli, jeśli ta śpiewka zagrała w 2015 roku, to jak widać niekoniecznie gra w, czy wpada w w 2023, przede wszystkim dlatego, bo może być kilka fajnych przyczyn, na przykład, że Polacy troszeczkę się bardziej cywilizują, że y, y, oswajają ten strach, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że Polacy nie widzą na ekranach telewizorów tego, co widzieli w 2014 15 Znaczy, nie ma tej emocji społecznej, nie ma tego lęku, nie ma tego strachu. Wobec tego Jarosław Kaczyński, próbujący wywołać ten strach, de, 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 właściwie no, robi strachy na lachy. Znaczy, wywołuje ten, ten lęk, który nie jest dzisiaj rzeczywisty, to zagrożenie nie jest realne. I w tym znaczeniu, ta zagrywka z referendum na temat relokacji może okazać się mniej więcej tak skuteczna jak pomysł referendum, które w 2015 roku wymyślił Bronisław Komorowski. No tak, to tak samo spektakularną porażką może się okazać. Natomiast, panie profesorze, czy naprawdę te mądre głowy Sprawa i Sprawiedliwości, które wymyśliły kwestię referendum w sprawie migrantów, Naprawdę sądziły, że my y, nie sprawdzimy tego w sposób natychmiastowy i nie dokopiemy się do tego, że 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla y, uchodźców z krajów muzułmańskich zostało przez prawo i sprawiedliwość wydane tylko w 2022 roku. 136 tysięcy. A y, kwestia relokacji, to jak pan już wspomniał, jest niespełna 2000. tysiące. Znaczy oni nas mają za idiotów? Przepraszam, zapytam wprost, bo ja nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć do końca. Nie, oni za idiotów mają swoich wyborców. Te mądre głowy w PiSie, tak, to bardzo przykre. Te mądre głowy w PiSie uznały, że o tym co pani powiedziała. Nie dowiedzą się ich wyborcy, co jest wielce prawdopodobne, dlatego że te informacje, o których pani powiedziała, że państwo szybko to sprawdziliście jako niezależni dziennikarze, otóż te informacje nie zostaną podane w TVP Info, w portalu w potylice.pl czy na innych stronach propisowskich. Wobec tego duża część wyborców PiSu nigdy nie dowie się o tych informacjach, o tym napływie imigrantów pod rządami PiSu, a jednocześnie dostanie informacje rozbuchane na temat tego, jakie to zagrożenia mogą. Może nieść te z kolei dwa tysiące uchodźców. Hmm. Y, y, by, tylko, i, I to jest tylko, by, więc w tym znaczeniu to by usprawiedliwiało w sensie no, taktycznym te mądre głowy. W w pisie, ale y, moja ogólna ocena tego pomysłu jest taka, że to nie jest y, wynik poważnej refleksji, tylko raczej paniki. Znaczy no, to no, jest trochę tak zagraj jeszcze raz to samo, sam. Y, 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 jeśli y, y, jest taka tendencja do tego, że jak coś y, y, raz się sprawdziło, no to wykorzystajmy to, to jeszcze, to nasz mózg jest do tego dosyć przyzwyczajony. ale to, to oznacza, że tam nie ma, nie, nie ma pomysłów. No, no, za chwilę będzie znowu straszenie LGBT, znaczy, za chwilę wyjdzie Jarosław Kaczyński, znowu coś powie o Zosi i o Januszu, no bo, bo, bo to widać tę pustkę zarówno programową, jak i taką koncepcję. Bo ja być może nie wymagam od partii politycznych w kampanii prowadzenia jakiejś bardzo merytorycznej kampanii, bo na to jestem za stary i zbyt cyniczny, ale przynajmniej jakiejś jak, jakieś świeżości pomysłów. I taką świeżą, świeżym pomysłem był pomysł 800, ale on nie był zadziałał. Odgrzewany? Ale nie zadziałał. No więc właśnie, więc w to, z tym znaczeniu jest ta desperacja i panika, że no to po prostu rzućmy coś, co zadziałało, i to się okazuje, że to chyba znowu nie zadziała. Komisja też miała zadziałać, też chyba nie zadziała, ale do tego za sekundę wrócimy. Skończmy jeszcze króciutko wątek referendum. Panie profesorze, jak on może zadziałać, jeżeli chodzi o wynik wyborów? I czy w ogóle mówiąc krótko, czy on zwiększy frekwencję? No bo wiadomo, że gra na emocjach, taka jeszcze większa polaryzacja, straszenie ludzi, pasożytami. Działało. Pytanie, czy teraz zadziała. I druga kwestia: czy ma na zdaniem duży wpływ na kampanię też będzie miało to, że zupełnie dwutorowo ona się będą toczyć. Jednym torem kampania wyborcza, drugim torem kampania referendalna. Płacąca już finansowana już z zupełnie innych środków, z których Prawo i Sprawiedliwość w ramach funduszu wyborczego nie będzie musiało się rozliczać, a będzie korzystać na tym bez wątpienia. Podstawowe pytanie, na które chyba pani nie zna odpowiedzi, na pewno ja nie znam. Znaczy, kiedy będzie to referendum, prawda? Czy ono będzie przed wyborami? No czy podobno jednak, jak? podobno w dniu wyborów, I... podobno w dniu wyborów, żeby zminimalizować ryzyko kosztów zbyt wysokich. I to wydaje mi się z punktu widzenia PiSu sensowne. To znaczy zrobienie tego referendum przed wyborami i zaliczenie klęski frekwencyjnej, bo wtedy nie wyobrażam sobie, żeby opozycja nie wezwała do bojkotu. Wobec tego jeśli to referendum skończyłoby się na poziomie 15%, może 10%, no to to, byłby, jak gdyby to, było pod, to byłoby potknięcie się przed skokiem, przed, przed trafieniem w belką. To, znaczy to, to, to PiS, mówiąc by, by obrazowo, właśnie walnąłby głową w tę belkę, z której miałby się odbić w dniu wyboru. Wyborów. Więc, jak rozumiem, jedynym możliwym, sensownym z punktu widzenia interesów pis terminem jest połączenie tego oczywiście z terminem wyborów. To pierwszy powód, dla którego to jest sensowne, pani podała. To znaczy, że to by wielokrotnie zwiększyło środki, którymi w tym czasie mogłyby dysponować no, wszystkie partie, ale wiadomo, że największe pieniądze ma na prawie sprawiedliwość. Więc to by, to by napędzało tę kampanię, pozwalało no, rozwieścić dwa razy więcej billboardów, mówiąc bardzo obrazowo. A po drugie, mogłoby życie powodować, że część wyborców, którzy normalnie na wybory by nie poszli, akurat tutaj poszli, by zagłosować przeciwko obcym, tu oczywiście znowu cudzysłów, o, cudzysłów obcym b, 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 innym i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym, w tym jest jakiś sens, natomiast no, widać, że kalkulacja tu jest całkowicie partyjna, natomiast z, i z tych badań, które pani powiedziała, i jak rozumiem z pewnej taktyki platformy, która, czy, czy opozycji szerzej, która by została tutaj zastosowana, ten efekt może być mniejszy, znaczy gdybym ja miał radzić, oczywiście się nie radzę, ponieważ po pierwsze mnie nikt nie słucha, po drugie, po drugie, no dobra, wystarczy, że mnie nikt nie słucha. Otóż ja bym wtedy zrobił tak, że są, że, że, że są dwa referenda. To, czy, że, że to, to, to dobrze, no to pisowcy biorą udział w referendum na temat uchodźców, a naszym referendum będzie referendum, sondaż wyborcze, więc w ten sposób na miejscu opozycji dyskredytowałbym ten, ten śmieszny, śmieszny i straszny pomysł referendum. Poza tym, jeszcze to badanie pokazuje jedną rzecz, na którą to rzecz uwaga zwróciła także. Opozycja, trochę wytrącając argumenty Prawa i Sprawiedliwości w piątek przy okazji głosowania w tej sprawie. Bo tutaj jeszcze jest jeden ważny wątek. Z tych 56 niemal procent prawie 43% mówi okej, okay, przyjmijmy pakt dotyczący relokacji w Unii Europejskiej. Natomiast w zamian zażądajmy wsparcia finansowego od innych krajów Unii w sprawie przyjmowania uchodźców z Ukrainy. No to też wydaje się dość logiczne, prawda? I o tym też zgodnie mówi opozycja. Tak, to jest tym bardziej logiczne i tym bardziej może przynieść efekty pozytywne dla opozycji, że przypomnimy, że PiS czy rząd PiSu nie wystąpił do Unii Europejskiej o finansowanie pobytu uchodźców czy uchodźców z Ukrainy. Znaczy byśmy mogli dostać pieniądze, miliardy euro. Na to, żeby się zaopiekować Ukraińcami u nas w kraju. Natomiast to było poniżej godności rządu PiSu, który ustami zarówno swojego premiera, jak i czołowych innych polityków PiSu, mówił, że, że my tego, tych pieniędzy nie potrzebujemy, że, będziemy, że nie będziemy żebrać o te pieniądze. To, to, to pokazuje właśnie jakby zakłamanie tylko w, w, w obozu rządzącego, tylko że w, w, ja to widzę. Natomiast chodzi o to też, żeby zobaczyli to wyborcy PiSu, A z tym oczywiście jest trudniej, no bo tam jest ciężej się dostać. Ale oczywiście cała sytuacja w sensie merytorycznym jest w ogóle niedobrona dla dla pisa, ale przecież nie, nie rozmawiamy o tym czy pomysły pisu są sensowne czy niesensowne tylko czy przyniosą trzecią kadencję PiSowi, czy też nie. A tu jak widać, ten pomysł, co, no jak gdyby on nie jest, on jest najmądrzejszy, albo inaczej, on nie jest mądry, ale być może jest najmądrzejszy, który wymyślono w sztabie. I, I w zależności od sprytu, zarówno PiSu, jak i no, liderów opozycji, y, będzie zależeć od tego, na ile on się okaże skuteczny, bądź będzie skuteczny. No a gdyby się okazał nieskuteczny, to, to jeszcze mamy LGBTQ, y, y, jak pan wspomniał. I teraz pytanie. To są wszystko tematy, panie profesorze, które. Y, jak sądzę mają mobilizować przede wszystkim ten żelazny elektorat, co z kolei, chyba że to już jest za bardzo spiskowa teoria dziejów, to proszę mnie poprawić, co z kolei świadczyłoby o tym, że z badań wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości wynika, że może być kłopot z mobilizacją nawet tego żelaznego elektoratu. No, myślenie spiskowe nie jest mi obce, bo przecież byłem w PiSie, więc ja uwielbiam <laughs> tego typu e, analizy, tylko takie uważam za sensowne. E, a mówiąc bardzo poważnie, oczywiście nie chcę powtarzać banałów, bo mm -hmm. do tego będzie Pani miała na pewno innych b, 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 gości. E, ale e, oczywiście, że jest tak, że kampania, jak gdyby, wyborcza dzieli się na, na kilka, ma, ma kilka zadań. Po pierwsze, mobilizacja swoich. Po drugie demobilizacja tych innych i po trzecie jakaś próba za, zachęcenia do siebie yy, niezdecydowanych. I yy, jeśli, yy, oczywiście najłatwiej jest mobilizować własnych. I to właściwie partie robią i dobrze, i skutecznie, ale przede wszystkim robią bardzo często, bo to daje efekt. I wygląda na to, że przede wszystkim na to dzisiaj liczy PiS. Czyli żeby każdy dotychczasowy wyborca jednak yy, PiSu poszedł na te wybory. I to jest ten plan minimum. Yy, na zniechęcenie wyborców yy, opozycji chyba jest już mała szansa, ponieważ PiS robi wszystko, żeby ich zachęcić. Frekwencyjny sukces marszu 4 czerwca jest na to świetnym dowodem, że oni potrafią wiele zrobić dla, dla pobudzenia wyborców opozycyjnych. I prawie nie ma szans, tego co widzę, na przejęcie wyborców albo wahających się, albo innych partii. Tu chyba PiS kompletnie już wyczerpało swoje możliwości, bo jeśli dzisiaj ktoś komuś zabiera, to to raczej na przykład Konfederacja może troszkę podebrać PiSowi, a nie odwrotnie. Więc tak, ma pani absolutną rację, twierdzą, że być może planem minimum, a jednocześnie maksimum, hmm. y, przy obecnej stanie nastrojów społecznych dla sztabowców PIS-u, jest po prostu, y, y, te, jak gdyby za, za, zagonienie do, y, do lokali wyborczych wszystkich dotychczasowych wyborców PIS-u w jak największej. Liczbie, bez nadziei na to, że pozyska się albo wahających się wyborców, albo wyborców innych partii. Panie profesorze, i teraz pytanie o wyborców opozycji. Czy pan uważa, że po 4 czerwca nastąpił już ten moment, w którym oni odzyskali wiarę w to, że można wygrać? Ja pamiętam, podczas jednego z naszych spotkań analizowaliśmy takie badania, które wprost pokazywały, że niemal 100% wyborców PiSu wierzy w wygraną PiSu, natomiast wyborcy opozycji absolutnie nie wierzyli w to, że PiS da się pokonać. Czy teraz Pana zdaniem powolutku to zaczęło się zmieniać? Bo mamy 4 czerwca, mamy y, kolejne spotkania z Tuskiem, chociażby to w Poznaniu, także imponujące pod względem frekwencji. Bardzo szybko zwołane Marsze Kobiet, być może nie tak imponujące frekwencyjnie, ale jednak w 60 ponad polskich miastach te y, protesty przeszły. Y, teraz y, oczywiście Marsz Równości nie łączy go bezpośrednio z polityką, no niemniej Jeden z najliczniejszych, jeżeli nie najliczniejszych w ogóle w historii marszów w Polsce. Czy coś się zmieniło? Czy to społeczeństwo obywatelskie się budzi, czy ludzie, którzy są przeciwni PiS, um, poczuli, że można PiS pokonać? Ja mam takie wrażenie, chociaż tego jeszcze nie pokazują badania. Niektóre tak, niektóre nie. Na przykład chyba wczoraj widziałem w Rzeczpospolitej właśnie takie, że wyborcy opozycji są coraz bardziej przekonani i tu trzeba rozużyć. Może nie tyle, że da się pokonać PiS, bo, bo, bo gdyby ktoś się mnie zapytał, czy to się da w tych wyborach, to też bym powiedział, że raczej nie, że PiS dobiegnie pierwsze na metę, ale że odsunąć PiS od władzy poprzez stworzenie później rządu większościowego przeciwko PiSowi. Więc tak, miałem takie, wie pan, jak patrzę na swoje nastroje, albo inaczej na swoje opinie. W oparciu o nastroje społeczne w ciągu ostatniego pół roku było tak, że mniej więcej na początku roku byłem prawie przekonany, że PiS idzie pod lód i że te emocje są po stronie opozycji. Później dziś koło świąt Wielkiej nocy y, miałem wrażenie, że te nastroje społeczne się zmieniają i że PiS się jakoś o, odbija. Natomiast rzeczywiście ten marsz 4 czerwca y, a, trochę był przyczyną, a trochę też był skutkiem tego procesu, o którym my teraz mówimy, to znaczy takiego odzyskiwania wiary zarówno liderów politycznych Antypisu, jak i wyborców Antypisu, że sukces jest. Na wyciągnięcie ręki. Tak, emocje dzisiaj pozytywne są po stronie opozycji z jednym wyjątkiem. Znaczy po drugiej stronie, jeśli tak można powiedzieć, to te emocje są również przy konfederacji. Gdybym miał powiedzieć, przy których dwóch partiach, o może gdyby pani mi zadała takie pytanie, ale ja je wyprzedzę. Przy <grym> których dwóch partiach e, e, jest, są dzisiaj jakieś silne emocje społeczne, to to jest Platforma i Konfederacja. To znaczy, e, wszystkie inne partie walczą mniej czy bardziej dzielnie, raczej dzielnie i to łączy z pisem. Oczywiście od, od tego zaczęliśmy, e, ale to idzie z mozołem. E, 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 natomiast emocje są dzisiaj po prostu przy tusku. Oraz przymęcenie i Bosaku. Więc, więc, natomiast jeśli z kolei podzielimy to na takie dwa bloki, czyli z jednej strony PiS i Konfederacja, a z drugiej strony opozycja demokratyczna, to tak, dzisiaj mam wrażenie, że wśród wyborców opozycji demokratycznej wzrasta poczucie zwycięstwa. A to, jak pani wie z naszych poprzednich rozmów, jest niezwykle istotne w, w, w ostatecznym oddaniu głosu, ponieważ z ewolucyjnego punktu widzenia w, myśmy mieli tendencję przez miliony lat do przyłączania się do silniejszego w stadzie, w grupie. Wobec tego to się lubimy w, na ostatniej prostej dołączać się do tych, którzy wyglądają na, na, na zwycięstwo, więc to jest bardzo ważne psychologicznie przekonanie. No dobrze, to już króciutko, bo ja dzisiaj nie planowałam rozmawiać o konfederacji. Ale ponieważ sam pan trochę ten temat wywołał, to pan jest wśród tych osób, które wierzą w to, że konfederaci mogą ewentualnie z pisem się dogadać i stworzyć koalicję? Czy są to raczej rozsądni politycznie ludzie, którzy będą wiedzieli, że koalicja z pisem jest początkiem końca ich partii? Stawia Pani w kłopotliwej sytuacji, dlatego że napisałem artykuł do, że, do, do Polityki, który ukaże się w, w, w środę na ten temat, ale no. żeby nie spoilerować i żeby nie obniżać jakby, poczytności polityki, powiem i Pani, i naszym widzom, i słuchaczom, i czytelnikom, jak rozumiem także, y, y, taką oto tezę. Znaczy uważam, że jeśli doszłoby do sytuacji, że to rzeczywiście Konfederacja będzie decydować, czy powstanie mniejszościowy rząd PiSu, czy mniejszościowy rząd opozycji... Bo na wejście do jednego bądź do drugiego uważam, że oni się nie zdecydują. Jak. Otóż oni będą raczej woli poprzeć, w, będą w, 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 woleli poprzeć mniejszościowy rząd opozycji. Jak? Dlatego że myślę, że, że Mencen. Po prostu będą tolerować rząd, czyli pozwolą na powołanie rządu opozycji, dzisiejszej opozycji, bo będą woleli, niż, powo, niż pozwoli na powołanie mniejszościowego rządu PiS-u, dlatego że oni rozumieją, że nie chcą skończyć jak leper. Mhm. Znaczy, o, myślę, że i, i Mencen i Bosak rozumieją, że y, y, przy rządach. Opozycji, oni mają gwarancję wolności, swobody, że nikt ich nie będzie ścigał Pegasusem. I budowania, tolerowania... I budowania się jeszcze, prawda, w dalszym ciągu. To jest, I to jest druga rzecz, którą pani mi jak zwykle po prostu ukrada, ponieważ pani zawsze Prasz. mówi o połowę szybciej niż ja zdążę pomyśleć. Dobrze już, nie, już na pewno wypowiedziałam. Te, teraz więc... Więc ja trzymam panią za słowo i wtedy, wtedy jadę longiem do końca. Otóż, więc oprócz tego kwesti tej kwestii bezpieczeństwa, która wydaje mi się oczywista, że oni to rozumieją, że, że oni nie, nie powinni pozwalać na to, żeby Wąsik i Kamiński dzisiaj poszli nie do Brejzy, tylko do nich. A druga rzecz to jest to, co pani podkreśliła. To znaczy, politologicznie, partyjnie się to też nie opłaca, bo oni będą woleli, żeby, żeby walka rozgrywała się między tym lewicowo-liberalnym rządem dzisiejszej opozycji a nimi. Ponieważ to oni będą decydować, który minister poleci z dnia na dzień. Oni będą decydować również o agendzie społecznej. Oni być może będą mieli na przykład w ramach tej umowy o tolerowaniu rządu mniejszościowego stanowisko marszałka Sejmu. Więc PISM jak gdyby przestanie być istotny w tej rozgrywce, a jak już pani wie w polityce, gdzie dwóch się bije. Tam trzeci przegrywa, tak? Trzeci... Tak jest. <grywa>. Dobrze, nauczyłam no, się. Ja już się bałam odezwać, ale nie, już teraz zupełnie serio. Znowu bardzo ciekawe e, pytanie od naszego widza, panie profesorze. E, komu konfa, czyli konfederacja, odbiera elektorat? No bo rzeczywiście, im I... rośnie, e, platformie nie spada, PiSowi nie spada, no spada trzeciej drodze, ale to już jakby mm, inny temat. Skąd czerpie e, konfederacja nowych wyborców? No bo ewidentnie według badań ich skądś czerpie. Tak, bardzo ciekawe pytanie, i odpowiedź nie jest jasna, na co nasz by, by, by widz zwrócił uwagę. Znaczy, ja bym, z, ja bym powiedział tak, że po części zewsząd, ale żeby to nie było takie banalne, to bym powiedział w ten sposób. Znaczy, dzięki wzrostowi Konfederacji PiS nie ma wzrostów dzięki wzrostowi konfederacji traci trzecia droga, zwłaszcza Hołownia, bo tam jest ten elektorat trochę buntu, trochę oporu, taki niezdecydowany, który zawsze pojawia się przy każdej okazji i, i, i trzecia droga traci szansę na to, żeby być tym warzicielem no, wyborców wahających się i takich właśnie kontestujących, czy antysystemowych, no nie można być antysystemowcem, będąc we współpracy z PSL-em, więc gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie od ko komu najwięcej powinni męce i BOSAK podziękować, no to jednak, kołowni. Troszeczkę paradoksalnie, żeby to uzupełnić, również platformie, dlatego że Platforma w moim przekonaniu popełniła błąd, licytując się z pisem na 800 że tak zrobią to tylko, że od 1 czerwca. Myślę, że pewna część wyborców, ale to jest jeden punkt procentowy, to jest hmm. dwu, dwa punkty procentowe, to jest coś takiego. Czyli mówiąc krótko, e, e, jak gdyby e, ten jeden punkt procentowy, dwa punkty procentowe mogły odpaść z koalicji czy z platformy obywatelskiej na rzecz właśnie tego liberalnego, tej liberalnej konfederacji, i ci wyborcy mając, no, wybaczając trochę ten nacjonalistyczny język e, konfederatom, Uznali, że oni najlepiej będą reprezentować ich interesy ekonomiczne. Więc, jak pani widzi, podsumowując, najwięcej chyba powinni Mencen i Bosach podziękować Hołowni, troszeczkę Tuskowi i troszeczkę Kaczyńskiemu. No dobrze, panie profesorze, to teraz nie wiem, czy pan będzie zadowolony, ale przechodzimy na hmm, odcinek Suwerennej Polski bowiem tam dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy w postaci odejścia e, Tadeusza Cymańskiego, ale nie samo odejście Tadeusza Cymańskiego mnie interesuje. Interesuje mnie raczej to, jak to odejście skomentował pan Jacek Ozdoba, czyli pan wiceminister klimatu. On napisał tak, ja przeproszę za tatka. Jako poseł z ustami pełnymi frazesów, nic nie robił i był bierny w sprawach wrażliwych społecznie. Słusznie RMF to podsumował jako nieróbstwo. Dlatego nie żałujemy, że odszedł najgorzej jak słowa rozchodzą się z czynami. Czyli mamy sytuację, w której wiceminister dość wprost mówi, że przez latach w swoich szeregach tolerowali posła, który miał usta pełne frazesów, nic nie robił i był bierny. No dom wariatów. Mhm. Raz dzisiaj uległem pani przemocy i zacząłem komentować to, na co nie miałem ochoty. I drugi raz tego nie zrobię, będę asertywny i powiem, że nie mam zamiaru komentować y, sporu między osobą, której nazwisko wprowadza w błąd, a tatkiem. Koniec, kropka. O ja znowu nie, 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 nie składam broni, ponieważ ja pytam pana o to, jak to jest możliwe, że wiceminister przyznaje, że w szeregach swojej partii Zbigniew Ziobro y, tolerował, nie roba y, osobę bierną y, i niewrażliwą społecznie. Odtrafiłbym odpowiedź na to pytanie, ale w oczach widzów wyszedłbym na mięczaka po mojej poprzedniej deklaracji. Będę milczał. Ale panie profesorze, no to koniecznie przecież trzeba y, y, skonsumować taką sytuację, w której wiceminister przyznaje, że nie nieroby są w tej partii, w Zjednoczonej Prawicy. No to jest, to jest lot nad kukułczym gniazdem, no przyzna pan. Tak, przyznaję. Dobrze, chociaż tyle się udało. To teraz, skoro już jesteśmy przy panu ozdobie, to na koniec um, taki wątek humorystyczny troszkę wprowadzimy, ponieważ. A wcześniej nie wiemy... było, a to co pani mówiła, wcześniej to nie było humorystyczne. No właśnie, tylko nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, czy kabaret, czy tragikomedia raczej. Panie profesorze, jak wiemy, Polska zwyciężyła z Niemcami w meczu towarzyskim i wspomniany pan um, ozdoba napisał Polska tusk 1.0. Do tego odniósł się były prezes. Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, który podał dalej tego tweeta z komentarzem, co to za debil. Tak napisał o panu Jacku Ozdobie, no i w odpowiedzi pan Ozdoba stwierdził, że zapytał, czy wpis pana Bońka jest oficjalnym stanowiskiem europejskiej centrali piłkarskiej, zapowiedział, że zwróci się ze skargą na zachowanie pana Bońka, i ja znowu pytam o. Mm, no, pewien. Poziom i kulturę prowadzenia y, polityki w naszym kraju, właśnie w kontekście takiej wymiany zdań i skargi na pana Bonika. Otóż, jakby ku pani zdziwieniu to skomentuję. O! Y, służ otóż, za ulgę. Skomentuję to dlatego, że skomentowałem to już na Twitterze mhm. i napisałem mniej coś takiego, że proces o to, czy pan ozdoba jest debilem, chciałbym zobaczyć. I skończy się jak z panem Żulczykiem, panie profesorze. Pewnie. Ale to, ale to już jest ich problem, prawda? Więc, ale, ale chciałbym to zobaczyć taki po prostu poszlakowy, być może dowodowy proces, w którym będziemy badać, czy pan prezes Boniek miał rację nazywając pana ozdobę Debilem. No dobrze, ale Uważam, z drugiej to... strony, panie profesorze, będę trochę adwokatem diabła. Czy my w ogóle powinniśmy w przestrzeni publicznej używać tego typu słów? Nawet jeżeli jest się byłym sportowcem, byłym szefem PZPN -u i osobą, która nie jest związana bezpośrednio z polityką, czy to jest OK? No ale jak ja pani wiem, że to nie jest OK i nie powinniśmy, to czy pani uważa, że po tej mojej deklaracji ludzie przestaną to mówić nie. A, i, i to nie, no to. Ale uważam, że naszym obowiązkiem chyba jest dbać o kulturę wypowiedzi, prawda? Czy nie? Czy jestem naiwna? Pani na pewno, natomiast ja jako Dzień. politolog, ja, ja jestem raczej, jak gdyby analizuję rzeczywistość, czyli moje uwagi są raczej deskryptywne. Ja opisuję, rzadko używam języka, nie wiem, czy Pani zauważyła, ba bardzo rzadko używam języka normatywnego. To znaczy jest pełno moich kolegów i koleżanek po fachu, którzy mówią, jak powinno być i chętnie odpowiadają na właśnie na takie pytania pod tytułem: czy to nie niszczy naszej debaty publicznej? Jak to by... Ja się właśnie, ja jestem skromnym, jak Pani wie, Politologiem z profesjonalnego, choć dobrego ujętego. Tak. tak Takałam, kiedy pan to powie, dlatego... bo to dzisiaj nie padło jeszcze. Dlatego zbliżaliśmy się do końca, więc musiałem wykorzystać tę okazję. <gry> Okej, okay. dobrze. To teraz jeszcze ten wątek y, grania na nucie antyniemieckiej. Znowu odgrzewany kotlet. I teraz znowu na koniec pytanie. Będzie skuteczny czy nie? Czy my się jednak do Niemców już przyzwyczailiśmy i mówienie, że Tusk to Niemiec i że nie będzie nam, nie, nas Niemiec Solidarności uczył, to o tym pan premier mówił ostatnio na mównicy sejmowej, czy to y, pana zdaniem y, będzie działać? Czy my już jesteśmy zbyt mądrym społeczeństwem? I tu mam chyba w smutną refleksję, dlatego że jak, ja się bardzo ucieszyłem, jak pani przytoczyła te dane dotyczące relokacji, że tu nastąpi jakaś fajna zmiana, że yeah. te 52, 50 kilka procent, które nie, mówi, nie boimy się napływu Eka. tych kilku tysięcy imigrantów. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu 8 lat rządzenia, nie wiem, czy pani to potwierdzi, ale ja widziałem jakieś badania, zwiększyła, zwiększyło się, zwiększyły się uczucia antyniemieckie. To znaczy, że Jarosławie Kaczyńskiemu, tej, tej współczesnej wersji Gomułki, udało się zarazić pewną część wyborców. Tą zupełnie irracjonalną i horrendalną antyniemieckością. Czy to zagra politycznie kampanijny? Nie sądzę, dlatego że no jednak to znowu no, lęki przed tym, że najadą nas Niemcy, są jednak wirtualnymi. Więc natomiast to, że przez te 8 lat udało się Kaczyńskiemu pewnej części wyborców zaszczepić te, te swoje fobie, bo to są przecież jego fobie, to jednak jest smutne. Wyborczo nie sądzę, żeby to zadziałało, natomiast sam fakt, że to zaczęło funkcjonować w przestrzeni społecznej, nie mówi o nas najlepiej. Tylko, że nie, to, to nie były jakieś duże liczby, bo z tego co pamiętam, to, to pod koniec ubiegłego roku te badania były przeprowadzone, i to było chyba tak, że 20% Polaków uważało Niemcy za przyjaciela, a tam chyba niespełna 23% za wroga. No, czyli jednak 3 punkty procentowe nie niespełna więcej. Tak, ale jednak postrzeganie naszego w sumie największego sojusznika na Zachodzie, znaczy najbardziej w ogóle pokojowo nastawioną nację w Europie, tych, którzy wprowadzali nas do Unii, znaczy którzy lobowali na rzecz naszego członkostwa w Unii Europejskiej, z którymi mamy największe obroty gospodarcze. No jednak czynienie z, z tego kraju i z tych ludzi, Naszych wrogów jest aberracją. Jest aberracją, dlatego, że i to po prostu już wiemy, zależy nam tylko od fobii jednego człowieka, dlatego że racjonalnie nie ma takich powodów, żebyśmy się Niemców bali. E, natomiast no, po prostu jest jedna osoba, która wychowywała się w czasach y, y, moczarosko, Gomułkosko, trochę jeszcze Gierkowskich, no i po prostu sw swoje naprawdę osobiste fobie przerzuciła na dużą część, y, y, może inaczej, może nie na dużą, ale na wzrastającą i tu być może pani ma rację, niespecjalnie gwałtownie, ale jednak, y, y, liczbę Polaków. A komisja, komisja weryfikacyjna, już naprawdę, ostatnie pytanie, została jakimś żenującym, bezzennym tworem, czy jednak w dalszym ciągu groźnym um, instrumentem w rękach Prawa i Sprawiedliwości, które to bez żadnej odpowiedzialności, bo to jest zapisane w tej ustawie, może obrzucać błotem i um, oskarżeniami kogokolwiek tak naprawdę? To jest, jest polityczne, to jest przykład politycznego dunczakła, właściwie nieumiejętnego posługiwania się nim. Znaczy, to było coś, co miało uderzyć w opozycję, a de facto poprzez jeszcze wejście do gry prezydenta, władza poobijała się samodzielnie. Jak pani używała takich obrazowych sformułowań, to ja bym powiedział, że to jest, mówi się czasami, że to jest coś, mówiąc też trochę brutalnie, że coś żarło, żarło albo zdechło, ale, ze, ale zdechło. A tu mam wrażenie, że nim, że nim zażarło, to już zdechło. Więc z tego po prostu absolutnie już nic nie będzie. Nawet te transmisje i jak będą wychodzić, przecież doskonale wiemy, bo jak to będzie wyglądało, wyjdzie członek komisji i powie, że usłyszał zatrważające informacje, które po prostu wywrócą polityczny polski świat do góry nogami i sprawią, że tak naprawdę winni będą musieli zostać ukarani. No i teraz pytanie, czy my otworzymy popcorn i będziemy to oglądać z zapartym tchem, czy raczej wyłączymy pilotem szybko kanał, bo, bo będziemy się bać niestrawności? Czy ja mogę Pani zadać trochę osobiste, trochę intymne pytanie? Może Pan spróbować, ale nie wiem, czy odpowiem. Jakie Pani pa ma plany na lipiec i sierpień? I czy aby na pewno to są plany siedzenia przed TVP info z popcornem i oglądania, y chociaż nie, to jest złe pytanie, bo Pani może mieć takie plany, ponieważ Pani jest dziennikarką, ale zadam Pani inne pytanie. Czy uważa Pani, że większość Polaków ma właśnie takie plany wakacyjne? Nie, sądzę, że nie. No to to jest w jakimś sensie odpowiedź na to, jak y efekt. Tywna będzie praca tej komisji. Krótko, prosto i na temat. Pan profesor Marek Migalski, Uniwersytet Śląski, to była przyjemność. Jak zwykle bardzo dziękuję. Spokojnego dnia okay, dla pana, dużo zdrowia i do zobaczenia. Mam nadzieję nie raz jeszcze w tej kampanii, może do studia by się pan tutaj z prowincji na chwilę przeniósł. Hmm? Jeśli i to jest, jak, to jest jak z wygraną w Totolotka. Znaczy, musi pani wreszcie się na to zdecydować, żeby móc wygrać, więc, jak pani kiedyś się na to zdobędzie, że mnie zaprosi do studia, to być może się okaże, że zakończy się ta misja sukcesu. Zapraszam za każdym razem. Dobrze, idę wypełnić kupon w takim razie. Yy, dziękuję bardzo, do zobaczenia.